No hej wam wszystkim ludziskowie, moi kochani, złoci, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Jamci to jest, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować kolejny, miejmy nadzieję, jakże mniamuśny materiał serii Zagrajmy w The Walking Dead, czyli Żywym Trupy. Z tego co pamiętacie, mam obecnie udać się do namiotu Kenny'ego, w cudzysłowie, dlatego że to nie jest jego namiot, ale wiecie o co chodzi. Tak czy inaczej, troszeczkę czuję respekt przed ową chwilą. Nie wiem, czego się mogę spodziewać, ale spodziewam się najgorszego. Włącznie z tym, że zastanę tam jego gnijące truchło. No może gnijące to nie, ale zimne z pewnością. Oraz włącznie z tym, że Kenny będzie na mnie tak potwornie wściekły, że bardzo mocno da mi w kość. Zresztą byłaby to złość stuprocentowo uzasadniona. Również czuję się w obowiązku, ażeby was poinformować, iż dziabnąłem sobie cukiereczka Milky Way'a, więc jeżeli bym ciąkał, jeżeli ślina spływałaby mi po mikrofonie, musicie mi to wybaczyć, ale mam obecnie maciupeńki ślinotok. Zresztą też taka dziwna sprawa, skąd w ogóle ten Milky Way się u mnie znalazł, nie wiem, dlatego że osobiście czuję potężną wyższość takich innych tworów tego typu. To znaczy z wafelków, jak dla mnie najlepszym wafelkiem jest Prince Polo, takie najbardziej klasyczne, standardowe, bo ono jest troszeczkę takie bardziej gorzkie, to bardzo mi przypada do smaku. Oczywiście nie jestem się w stanie tak szybko zasłodzić, bo ja specjalnie dużo słodkiego nie jadam, natomiast jeżeli chodzi o same batoniki, no to jednak, co by nie było, Snickers, czyli najbardziej niezdrowy batonik na rynku. Niestety, Snickers jest najbardziej niezdrowym, jeżeli ktoś nie wie. No tak to akurat smutno się składa. A i przy okazji Twix jest też super. Zresztą ogólnie batoniki wszystkie są smaczne, ale no trzeba mieć jakiś swój, prawda, wybór. No. Mniejsza, o czym ja tutaj pierdaczę. Dziabnę sobie tylko herbatki, przepukam usta i lecim na Szczecin. Nie chcę ferować wyroków, ale coś mi mocznik i macica podpowiada, że zaraz będzie grubo. Serio, jeszcze taka interakcja musi być? Muszę kliknąć, jeszcze popchnąć i ciorpnąć, szturchnąć. No. Dotknij, przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby chwycić klamkę namiotu, następnie przesuń myszką. No to fajnie, że mi to piszecie w momencie, kiedy już to zrobiłem. Przyszłam sprawdzić, co u ciebie. Chodź do nas, proszę. Potrzebuję pomocy przy porodzie. Kenny, could you please come out? On zaraz na mnie ryknie. Aha, nie, nie ryk. Czyli typowa apatia. And then I woke up again, and nothing's changed. I'm still taking a beating. Every day. Duck. Cut you. Rozumiem, ciężko, nie możesz się po prostu tak ukrywać. Wciąż żyjesz, potrzebujemy cię. Kenny, you're not dead. Mogę mu pozwolić mówić, no ale dobra. We need you. Oh yeah. Because I've done so great with everything else in my goddamn. No wiesz co, gdyby nie ty, to wielu z nas by nie żyło. No co ty gadasz, ty jesteś jednym z najpotrzebniejszych osób. Poza tą laską, którą zwykłem nazywać pankową, to właśnie ty, Redneck Kenny, jesteś najbardziej przydatny i najbardziej użyteczny w całej tej grupie. Ciągle mi pomagasz, Rebecca potrzebuje twojej pomocy. Carver cię nie zabił, czy tego chcesz, czy nie? That baby's almost here, and Rebecca needs your help. Yeah, I guess she does. Now, don't worry yourself about this. It's nothing. Hadn't killed me yet, anyway. Pewnie boli, może. Maybe one of the others can look at it for you. No nie jestem pewien, czy dziecko to powinno robić, no ale. What are we supposed to do? Co, zaczęła rodzić, tak? We should see what's going on. Na pewno. Na banga, co innego się mogło stać? Mhm. Wyczułem naleśniczka. How does it feel? It feels wet. That's how it feels. What's going on? Jesteś za mokra, moi.
Czy to oznacza, że powrót się zbliża? Czy to normalne? Co mamy zrobić? Oh, fuck. Jak ty brzydko mówisz? Kenny, thank God. I think the baby's coming. What do we do? All right. Give me a second. No way can Rebecca trap her like this. He's right. She's gonna make a lot of noise. Bezpieczne miejsce. Co najpierw, Kenny? Czego potrzebujemy? Now you got no choice but to lock down and ride it out. Hurts more than before. Is something wrong? What kind of stuff do babies need when they're being born? Co? Ręcznik? Ciepła woda? Kenny, come on, you gotta focus. Right, sorry. Clean water for one thing. And blankets. Wiedziałem, zobaczcie. Ja po prostu to czułem. Bałem się, że może już no ta kroperka przechyliła tak mocno szale goryczy, że Kenny odpłynie, ale to nie jest w stylu Kenny'ego. To jest twardy redneck i znowu szybko wraca na właściwy tor. Nawet po tak potężnej traumie znowu zaczyna twardo stąpać po ziemi. Jak ja tego chłopa kocham, po prostu... Kenny, gdybym mógł, to bym normalnie założył sobie twoją skórę i miał taki kocyś z suteczkami. No nie mogę. Nie, wbrew pozorom sam tego tekstu nie wymyśliłem. Kiedyś w jakimś serialu komediowym się on pojawił. No ale dobra, lecimy dalej. Uwielbiam Kenny'ego, bardzo się z nim utożsamiał. To jest po prostu, chciałbym być taki jak on, naprawdę. Nie twierdzę, że jestem, bo w tym przypadku bardzo mocno bym sobie posłodził, ale chciałbym być. I'll go. Good idea. Mike, think you could go with her? Sure thing. I'll check the building by the river. Mm-hmm. Okay then. Kenny, you stick with Rebecca, and I will check the perimeter for walkers. Ty masz kałacha! Sarah. Ooh. Just stay here with Rebecca and Kenny, okay? Boję się, że Sara i tak jest spisana na straty i tak naprawdę może nam jeszcze zaszkodzić. Wiecie, zacznie się wydzierać. I know it must have been hard, but thank you for talking to Kenny. I'd love for you to give me and Mac a hand looking at the museum, but I was thinking, how do we know Jane ain't just gonna take off? Maybe you should go with her. Make sure she comes back. What do you mean by that? Nie, ona nie zwieje. You know, she doesn't seem to care about people much. Jak dotąd nie pomocno, jasne przeraża, to ufam jej. I guess it could be nothing. To znaczy... W podbrankowej sytuacji to jest tego typu osoba, która może nas zostawić, ale na razie takiej podbrankowej sytuacji nie ma. Just something to think about. Okay, we're looking for warm blankets, clean water, disinfectant. Znaczy dobra, powinienem iść z Jane, bo ona sama poszła. Może jej się przydać pomoc. Zostanie z Sarą, nic nie da, bo ona odpłynęła. Znaczy, dobrze, no przydałoby się ją jakoś podnieść na duchu i tak dalej, zacząć do niej gadać, ale wolę iść z Jane. Myślę, że to będzie ciekawsze. Wybaczcie mi tą przerwę, a i przy okazji to, że witam się z wami ponownie w menu. Niemniej jednak miałem pewne problemy techniczne, ponownie komp mi się skraszował. Tak czy inaczej musiałem się z wami powitać bezpośrednio w menu, a nie podczas gameplayu, no bo znowu jesteśmy jawnymi świadkami tego, co już tyle razy zachwalałem, jak mi się to podoba. Czyli zmienny counterfekt, ogólny paradygmat tytułu. Zobaczcie, kompletnie inaczej się go teraz odczuwa. Menu wygląda zupełnie inaczej, a i przy okazji nawet interludia się zmieniły, nawet udźwiękowienie takie delikatne, takie tajemnicze się zaczęło robić. Posłuchajcie przez chwilę. Jak mnie się przypomina Half-Life, koniecznie muszę wreszcie ograć Episode 1 i Episode 2. Tak czy inaczej, to jest właśnie ten pomnik, o którym mówiłem. Zobaczcie, oczywiście mamy tutaj żołnierzy Unii z wojny secesyjnej. Jeden taszczy drugiego prawdopodobnie chce mu pomóc. Dobra, no mam nadzieję, że jak kliknę magiczny klawisz kontynuuj, to zacznę od momentu, kiedy się ostatnio widzieliśmy. Jak powiedziałem, tak też się stało. Widzę się z wami dokładnie tutaj, gdzie byłem przed chwilą. No i kurczę, zobaczcie tylko na to, jak wygląda okolica, jak nieprawdopodobnie esencyjnie, jak klimatycznie prezentuje się ten stary, nadniszczony, delikatnie przybrudzony, zębem czasu ceglany budynek posadowiony gdzieś pośród nicości lasu, coś niebywałego i te śmieci, które walają się po okolicy. No.
jak ja potwornie mocno łaknąłbym takiego właśnie tytułu, z takim światem, z taką fabułą, z takim wydźwiękiem graficznym, dokładnie z taką kreską graficzną, nieco komiksową, nieco symboliczną, który to tytuł byłby klasyczną strzelanką survivalem. No i przede wszystkim w otwartym świecie. Taki stalker, ale na przykład z większym światem. Jakie by to było mocarne, wyobrażacie to sobie? A przypominam wam, że styl graficzny The Walking Dead jest troszeczkę symboliczny, ma troszeczkę mniej detalu niż takie Grand Theft Auto albo choćby ostatnio powstałe Metro Exodus, więc myślę, że twórcy byliby w stanie mniejszym nakładem sił wykreować znacznie większy świat. Więc naprawdę robiłoby to ogromne wrażenie. To by dopiero była gra, prawda? To by dopiero było The Walking Dead, gdzie moglibyśmy sobie nie tylko wybrać, czy idziemy na lewo, czy na prawo, ale moglibyśmy sami wybrać, czy na przykład idziemy do miasta, czy je ominąć. To by było coś, że moglibyśmy przejść tytuł 10 razy, za każdym razem gameplay prezentowałby się zupełnie inaczej, choćby ze względu na otwartość świata. Wow, no może mi się za dużo marzy, ale jednak no łaknąłbym z siłą huraganu. O, a ty co? Dręczy cię cały czas to... Oh, hey. Dręczy cię to, co przydarzyło się twojej siostrze, tak? Nic ci nie jest, wiedziałam, że tu będziesz. Are you okay? Yeah. Yeah. Just a lot's happened today. And I don't know if... Well, it's sometimes good to have someone watching your back. No, sometimes. So, come on, partner. Let's go check out that deck. I like the height. Zobaczymy, jak to będzie. No to jest tego typu osoba, która może nas autentycznie zostawić kiedyś. Nazwać coś. Nie wiem, aż dobrze. A przemilczę. Mogłoby to wszystko wskazywać na to, że tutaj nikt się nie bronił, dlatego że okna nie były zabite. God knows we could use a break. No właśnie, bardzo mało jedliśmy. A od Carvera... Właśnie to był błąd. Ja wiem, że nam zależało na czasie, że ta horda zombie, że nie było możliwości roztkliwiania się nad tym, jakie zapasy weźmiemy, ale jednak rozsądnie byłoby uciec od Carvera, biorąc coś do jedzenia i to wcale nie mało, dlatego że tamte zapasy były monstrualnych rozmiarów. O! No! Może jest tam jedzenie. If it's locked, maybe there's still food. Yeah, that's what I was thinking. No właśnie. Maybe I can pick the lock. The nail file? Pilniczkiem, kłódkę? Wątpię. Gdyby to była kłódka, wiecie, tego starego typu, no ale tutaj to raczej drucikiem byś musiała, a nie pilniczkiem. See if you can find something bigger. We might need to bust the mechanism. Making of observations. No właśnie. U, jaka kolubryna, panie! No to są pozostałości po jakimś forcie. Znaczy nie, to nie jest fort, to jest współczesny budynek, ale mimo wszystko właśnie kreowany na muzeum. Potężna rzeka, zobaczcie, można by było w przyszłości jakąś tratwę zbudować, się spławić, jakiś dystans taką rzeką. To chyba nie głupie. Nie trzeba było płacić. Miasto całe. The nearest river crossing is miles up. Rebecca wouldn't make it in her condition. Fakt. Keep it in mind, though. Jane, there's someone coming toward us. Co? Nie zauważyłem. Kto to? Shit, shit, shit. Co to tak, gówniak? And who knows if he has friends nearby? Why is he coming up here? No, niedobrze. Bardzo źle. Scope him out and see what he's up to. I don't like having some podobny do Sary. I wiecie, co sobie pomyślałem? Nie wiem, czy tak będzie, nie wiem, czy tak nie będzie. To zobaczymy, to jest kwestia przyszłości. Niemniej jednak od razu sobie pomyślałem, że gra mogłaby chcieć to wykreować w takiej formie, że on się Sarze spodoba i że z automatu ona jakoś się ocknie, dlatego że zacznie się w nim podkochiwać, jakoś zapomni o tej całej traumie, prawda? Się przebudzi z letargu, z tej apatii. Zobaczymy. Zwykle uwagę, zaczekajmy, aż sobie pójdzie, może z nim porozmawiam. Maybe I can try talking to him. Good call.
Shit. Hide now. Jak to schowaj się? Przecież miałem z nim gadać, tak? On coś wleczy, jakiś akumulator? Nie, torbę. Jest ranny. I to potężnie. Ale to jakby przed... Dobra, zagadajmy do niego. Hej. I'm just a kid. Please, don't hurt me. Tego się nie spodziewałem. Who are you? Nie wygląda to za szczęśliwie. I'm Arvo. I'm going to go. I don't want to shoot. I don't want to shoot anyone. Especially maleńka dziewczynka. Dziewoczkę? Co ty? Kto ty? Kto to zacz? Ze wschodu? Back up. Dobrze. Szybka akcja. Clem, make sure he doesn't have any other weapons in there. Patrzcie, maszynę na nodze. Czyli jeszcze przed katastrofą coś mu się stało. Co ty tam ci masz w tej torbie, co? No, I have no more guns. I swear to you. We just need to make sure you're. Jak o mini kobelika przypomina. Dragi. Anything? Wow. That's a serious stash of meds. No. No. Ciekawe, komu to niósł. Don't take the medicine. It's for my sister. Aha. My older sister, she's sick. The pain makes her cry and that makes those things come. Please. Is it just you and your sister? No, I have many friends in the woods. Sister or not, druga grupa. Really use that stuff. No, you are not nice people. You have already left me defenseless, and now you take my sister's medicine? You are worry. Hey, we've got people who are suffering, who need this medicine. No nie, no my chorego nie mamy, spokojnie. Kenny's a mess. Rebecca's in pain. Look at all of it. Clementine, we need people that stuff. People are suffering just as much as yours. You are not special. Clementine, yes? Nie, my nie mamy... Pozostawi jeszcze jakiekolwiek ludzkie emocje i uczucia w sobie. To znaczy, my nie mamy osób, które naprawdę na gwałt potrzebowałyby tym podobnych leków z tego prostego powodu, że nie mamy żadnego chorego, prawda? Teoretycznie może zachorować w przyszłości, dlatego osobiście uważam, że powinniśmy sobie zabrać choćby no troszeczkę takich najbardziej przydatnych lekarstw, z pewnością nie zabierać całej torby. You're not taking them. I'm not robbing anybody. Just let him go. A to się może przydać, jeżeli on ma wielką grupę w okolicy. To wiecie, w przyszłości może się spotkamy. Może nasze grupy się zejdą, prawda? I wtedy może się to przydać. No, what are you doing? You don't have to do this. Just let me go. Jane, what are you doing? Znaczy, Jane też rozumiem. Come around here again. I don't care if you do have some sick sister. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. Czyli tak się to potoczyło. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Myślałem, że no chłop do nas dołączy, ale. Can't believe I've gotten into this mess. No weź tą broń, przyda ci się. Co ją upuściłaś? Miałaś mi tego z nim pogadać, miałaś mi, że chcesz go zabić, powinniśmy iść po wszystkich. Chciała go nastraszyć. Wiecie, niewykluczone, że ta grupa tego Rosjanina tu przyjdzie. Mogli wiedzieć, że w ogóle się udał w to miejsce i w tym momencie, gdybyśmy go na przykład zabili albo coś mu odebrali, no to by się zjawili bardzo liczną grupą i niewykluczone, że byliby bardzo dobrze uzbrojeni. Kto ich tam wie? Więc trzeba działać ostrożnie, trzeba mimo wszystko uważać na nich. Clem, hey! Any luck with that observation deck? I was just checking on Rebecca and Kenny. They said they hadn't heard from you in a while. Przecież kazaliście mi iść, chyba, tak? Powinien zostać z Rebeką, znaleźliśmy się z schronieniem, spotkaliśmy kogoś.
Jane and I were trying to open the gift shop and a stranger showed up. What? Shit. This is the last thing we need right now. What happened? Jane took his gun and scared him off. No i dobrze. Glad you're okay. Też dobrze. Is Jane still up there now? Yeah. She's trying to get the gift shop opened. No brandzluje się z tą kłódką, nie? Nie wiem co myśleć, lubię ją, nie możemy jej ufać. Jest przydatna przede wszystkim. I szczera też, to się liczy. Tak, to jest tego typu właśnie osoba. Co cię nie zabije, to wzmocni, prawda? To tak samo jak Kenny. Nie masz prawa go osądzać, masz rację, załamał się, myślisz się, on nas chroni. Nie, Kenny się wcale nie załamał, on cały czas jest twardy. Twardy jak członek. No i dobrze. Hartuje się. Carver zasłużył sobie na to. Czekaj, bo szybko to leci. A ty co byś zrobił? Martwię się tym, co zrobił Kenny. Carver sobie zasłużył. Oczywiście, że tak. No, my tak innych ludzi nie traktujemy, tak? A tutaj działaliśmy w odwecie i w samoobronie. I'll see you back there. No luzik. Coś mi mocznik podpowiada, że jeszcze ci Rosjanie to jakoś nam... Może nie tyle zajdą nam za skórę, co po prostu jeszcze ich spotkamy. Nothing's wrong. Babies know how to be born. Clementine. What'd you find? The building around back has an observation deck. Somewhere the baby will be safer? It's coming so much faster than I thought. You're getting yourself all worked up over nothing. It's high up, so it should be safe from walkers. Sounds good. As soon as Mike and Bonnie are back, we'll go. Prawdę mówiąc, wystarczyłoby tam w schodach wyrwać parę stopni, już szwendacze by tam nie weszły. I moglibyśmy sobie tylko jakąś drabinkę przerzucać i wtedy schodzić. Właśnie, szkoda, że tytuł działa w sposób typowo zero-jedynkowy, bo jej jakieś lekarstwa mogłyby się przydać. I szkoda, że nie wziąłem właśnie nic takiego rozluźniającego, przeciwbólowego, co mogłoby się przydać typowo przy porodzie. Niestety tytuł no nie daje nam takiej możliwości. Albo mieliśmy wybór pokroju zabierz chłopakowi wszystko i go pogoń, albo wybór w stylu zostaw wszystko, a nie było nic pośredniego typu podziel się. Myślał wyłącznie o tobie, dziecku. Alvin był dobrym człowiekiem, Alvin był z ciebie dumny. Zawsze dobrze o zmarłym coś takiego powiedzieć, że był dobrym człowiekiem. No bo był w sumie. Nigdy się nie bał, będziesz dobrą matką, pomożemy ci chronić dziecko. Myślę, że to by kobieta w ciąży w takiej sytuacji chciała usłyszeć. No trzeba nacisnąć na pępek i samo wyskoczy chyba, tak? Spoko moko Maroko, idę! Biegnę, lecę, pędzę, tylko jeszcze z wami pogadam. How are you feeling, Rebecca? I knew it was gonna hurt, Clem. But I didn't think it would hurt like this. No to trochę mi cię nawet szkoda, tak ci powiem. Kenny, ty stary rowerze, co tam? Are you okay, Kenny? Sure. Why wouldn't I be? No Kenny już jest tak potwornie twardy. Już jest tak zahartowany życiem, że chyba nic by go nie było w stanie zniszczyć. O, przyjrzyjmy się, zobaczmy. Tak, wojna secesyjna.
Znamy te klimaty. Kiedy północ prała się z południem. O założenie kreowania struktur państwowych, bo tak naprawdę północ prała się z południem, o założenie tego, jak powinni funkcjonować ludzie w naszej cywilizacji, czy powinniśmy ich autentycznie dzielić na lepszych i gorszych, czy być może w tym nowo kreującym się rycie kulturowym typowo europejskim tego starego kontynentu powinniśmy wszystkich traktować tak samo. Hey, Sarah. You know, Rebecca's starting... They were going to leave me, weren't they? Luke próbował cię uratować, ja... No. Of course not. Luke tried really hard to get you to come with him. Gdybyśmy chcieli cię zostawić, to już by cię tutaj nie było. You didn't leave me. Because we're friends. I could never be that good of a friend. I just want my dad. Jezu, kobieto, no weże się ogarnij. When he gets here, we should all go back to the co? Cabin. We're safe there. Słucham? Sarah, your dad, you know he isn't. To by się klepki right? Poprzestawiały? Sarah? Dobra, mamy wariatkę. I think that's all she can take for now. She'll be all right. No nie za bardzo. Poprzestawiało jej się w główce. Myśli, że ojciec, który nie żyje, tutaj przyjdzie. Typowe załamanie psychiczne i to w takim bardzo hardkorowym stylu. Po prostu wypiera rzeczywistość. Hey, Sarah. To niedobrze. Może powinna zginąć, może niepotrzebnie ją ratowałem, może teraz będzie dla nas tylko kolejną gębą do wyżywienia, z której zero pożytku. Niedobrze. I hope one of these buildings is safer than out here. Możemy sobie zobaczyć. Downtown jest tam. Civil War Museum, czyli jesteśmy... Aha, czyli to jest ten kościół, który widziałem i to jest to miasto. Natomiast my znajdujemy się obecnie tutaj. Tu jest jakaś droga, która idzie w stronę Mills Peak, Civil War Historical Ruins Observation Deck. To jest takie ciekawe, czyli... To by mnie zaciekawiło, bo jeżeli to są historyczne ruiny, na przykład jakiegoś fortu, no to wiecie, fort ma mury i tam to naprawdę przed zombiakami można by się było zabunkrować na bardzo długo, ale no niestety całkiem możliwe, że ci Rosjanie tam też się zapuszczają. I wonder if Mike and Bonnie have found anything at the museum. To my tutaj jesteśmy, tak? Observation deck. Czy gdzie jesteśmy? Bo już się pogubiłem. A to tu jest... A no nawet jest kropka. No dobra, to tu jesteśmy. No to never mind. Nieważne. Ja mam dobrze. Bardzo, bardzo dobre. Mam orientację w przestrzeni. Oj tam, no. Okej. Czyli tak to wszystko się prezentuje. Półtorej mili praktycznie nieomal. Dobra, zaraz pójdziemy po resztę, zaraz się nią tutaj zainteresuję. Niemniej jednak widzę, że nagrywamy nieomal 30 minut, więc będę powolutku zmierzał w stronę zakończenia materiału i poględzę sobie ociupinkę o ciekawostkach. No, może taki odcinek krótszy, ale też dzisiaj jakoś potwornie dużo czasu na nagrywanie nie mam, więc musicie mi to wybaczyć, nie macie zresztą wyjścia. Ja wiem, że miałem dzisiaj mówić o tym, jakie jest to dzienne zapotrzebowanie energetyczne każdego człowieka, to znaczy ile kilokalorii powinniśmy spożywać, żeby móc normalnie funkcjonować. Być może o tym jeszcze opowiem wam w przyszłości, ale dzisiaj no wpadłem na ten pomysł podczas rozgrywki, że mógłbym wam powiedzieć o czymś troszeczkę odmiennym, mianowicie o psychice ludzkiej. To, co się stało z Sarą, jest bardzo ciekawe z perspektywy typowo psychologicznej i socjologicznej, z tego prostego powodu, że tak po prostu czasem bywa, tak? To jest taki mechanizm obronny umysłu ludzkiego przed tym, żeby nie wykitować. Czasami zdarza się tak w realnym świecie, że człowiek jest świadkiem ekstremalnych wydarzeń, tak dalece posuniętych ekstremalnych wydarzeń, które no niestety nie są dla nas do przetrawienia. Nie jesteśmy sobie w stanie z nimi mentalnie poradzić i człowiek fizycznie by sfiksował, fizycznie by odpłynął, fizycznie by umarł, gdyby od razu przyswoił to, co się wydarzyło. Takim
naturalnym procesem obronnym organizmu ludzkiego jest to, że w bardzo ekstremalnych przypadkach potrafi on odciąć się od świata rzeczywistego, po prostu fizycznie zacząć funkcjonować w świecie wymyślonym, w świecie, który nie dopuszcza do nas całej prawdy odnośnie tego, co się przydarzyło. Nie, tutaj mieliśmy przykład samej Sary, która do tej pory była wychowywana pod kloszem, która była wychowywana jak maciupeńkie dziecko z przedszkola, co rzecz jasna musiało budzić i budować konflikty i problemy w przyszłym życiu takiej osoby, bo nikt, kto żyje pod tak skrajnym kloszem, nie jest w stanie potem samodzielnie funkcjonować. Prawda? Więc jeżeli rodzice tak wychowują swoje pociechy, to niestety je krzywdzą, niezależnie od tego, czy mówimy o tak ekstremalnym świecie, jaki prezentuje nam ta gra, czy mówimy o normalnym, prawdziwym, realnym świecie, który nas otacza na co dzień. Jeżeli rodzice tak wychowują swoje pociechy, to po prostu je krzywdzą, upośledzają je, bo potem tym podobne jednostki, kiedy już dorosną, nie będą w stanie funkcjonować pełnoprawnie. Taka osoba w wieku 50 lat może się dalej pytać mamusi o to, w co ma się ubrać, bo nie będzie sobie w stanie sama poradzić z tym podobną samodzielnością. Tak czy inaczej, sama Sara również była wychowywana w taki sposób, że musiało to prędzej czy później doprowadzić do potężnych problemów. Sama Sara była wychowywana w konwencji odcięcia od reszty świata i wszystkich okropieństw, które wyznaczają ów świat, więc naturalną koleją losu musiało być to, że w momencie, kiedy ona wreszcie zobaczy, jak ten świat wygląda, kiedy zerwiemy jej alkowe złudy, no to przeżyje potężny szok i musiało się to skończyć albo szokiem i bardzo szybkim dorośnięciem, albo szokiem i pogłębieniem się stanu apatii, odcięcia od reszty świata. Ona teraz funkcjonuje w swoim własnym, prywatnym świecie, który tak naprawdę no, bardzo odbiega od tego, co się wydarzyło, na myśli, że cały czas jej ojciec żyje, funkcjonuje i jest prawdopodobnie o tym święcie przekonana, nawet pomimo tego faktu, że widziała, jak zombie żywcem go zżera. Ale jej umysł nie dopuszcza do jej podświadomości tej informacji. Po prostu ją odciął od tej informacji celem opieki nad tym człowiekiem, celem opieki nad własnym organizmem. Umysł sam podświadomie, poza kontrolą człowieka, doszedł do wniosku, że tak skrajnych emocji organizm nie wytrzyma i odciął od nich fizycznie jaźń tej persony. Tak się czasem zdarza w przypadku życia normalnych osób, że w ten sposób fiksują. Sam kilka tym podobnych osób w życiu widziałem. Podam tutaj dwa przykłady. Znałem kobietę, która była 100% normalna. To znaczy, ja jej nie znałem wtedy, kiedy ona była normalna, ale inne osoby mi opowiadały, że no była 100% normalna, że była bardzo inteligentna, zresztą miała nawet tytuł doktora, tytuł naukowy. I wyobraźcie sobie, że tej osobie po prostu zmarła druga połówka. Na wskutek owej traumy, no skoro byliśmy w tej drugiej połówce zakochani po uszy, skoro ona była podwaliną, takim rusztowaniem całego naszego świata, w momencie, kiedy ją straciliśmy, no to umysł zauważył, że człowiek nie da sobie rady fizycznie, mentalnie z tą traumą, z tym, co się wydarzyło. I umysł zaczął fundować właśnie tym podobne wizje, jakieś odcięcie od rzeczywistości, a i przy okazji zanegowanie tego, co się wydarzyło. No i taka osoba fiksuje. Taka osoba autentycznie sfiksowała i potem już normalna nie była. Dziwnie się zachowywała, miała różne dziwne fazy, żyła we własnym świecie, wydawało jej się, że na przykład wczoraj robiła coś zupełnie innego niż autentycznie robiła. To nie jest kwestia rozdwojenia jaźni. Tutaj nie o to chodzi. To jest kwestia tego, że umysł przestaje racjonalnie funkcjonować sam z siebie. Staje się, można powiedzieć, upośledzony z tej perspektywy, że odcina się od rzeczywistości, prawda? Nie jest w stanie racjonalnie taki człowiek określić, co jest prawdziwym światem, a co jest tylko i wyłącznie jego wymysłem, co jest fikcją. Znałem również innego człowieka, który sfiksował w podobny sposób. Był to były żołnierz, który brał udział, teraz już wam dokładnie nie powiem, czy akurat w konflikcie w Iraku, czy w Afganistanie, ale spotykałem go w mojej byłej pracy, jeszcze jak pracowałem jako urzędnik państwowy.
No i wyobraźcie sobie, że człowiek totalnie sfiksowany, totalnie, kompletnie poryty, potrafił mówić różnymi głosami, potrafił bardzo dziwnie się zachowywać, w zimie chodzić w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, w na przykład lato chodzić w potężnych płaszczach, grubych, futrzanych czapach, chodzić w mundurze wojskowym w ogóle, co jest dla mnie dosyć ciekawe, że nikt go za to nie ścigał, no bo oficjalnie jest to zabronione, jeżeli nie jesteś żołnierzem, że chodzisz w mundurze wojskowym z polskimi oznaczeniami po ulicy. Tak czy inaczej, bardzo dziwne rzeczy robił i to było po nim widać. To było po nim widać, po jego zachowaniu, po jego sposobie mówienia, że z chłopem jest coś bardzo mocno nie tak. Nie pamiętał tego, co się w ogóle wydarzyło wczoraj. On nie był w stanie powiedzieć, że wczoraj na przykład rozmawialiśmy, chociaż rozmawialiśmy, potrafił spędzić na dysputach ze mną załóżmy godzinę. On tego nie pamiętał. Umysł go odcinał od przeszłości, odcinał jego jaźń od tego, co się działo. Po prostu wykluczył pewną dozę wspomnień z jego życia. Nie pamiętał tego, co się działo wczoraj. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie człowiek ten był świadkiem bardzo traumatycznych wizji, traumatycznych zdarzeń na froncie podczas wojny. Nie pamiętam, czy w Afganistanie, czy właśnie w Iraku. Podczas owych konfliktów zbrojnych. Zresztą też mi to inni opowiadali, więc to nie jest kwestia moich domysłów. Ja po prostu mówię to, co przekazywali mi inni ludzie. Że człowiek ten właśnie był świadkami bardzo brutalnych scen na wojnie, których to brutalnych scen jego umysł nie był w stanie wytrzymać fizycznie. To była tak potężna trauma, że umysł wykrył, że ten organizm sobie z tym mentalnie nie poradzi. Po prostu jeżeli nie odetnie go od tej części jaźni, która właśnie odpowiada za wspomnienia, no to fizycznie człowiek wykituje. Taki mechanizm samozabezpieczenia umysłowego danego organizmu. No i autentycznie jego mózg odciął go, odciął jego jaźń, jego świadomość od wspomnień i dlatego gościu stał się bardzo dziwny, dlatego nie pamiętał fizycznie, co się działo na przykład wczoraj, przedwczoraj, dwa tygodnie temu, a i rok temu. Bardzo ciekawe, bardzo fascynujące. Osobiście uważam, że umysł ludzki, sposób jego funkcjonowania jest szalenie fascynującym tematem i dlatego też czytałem w życiu pierdylion książek typowo psychologicznych oraz socjologicznych. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że potrzebowałem tym podobnej literatury, jej znajomości na studiach, chociaż potrzebowałem, mieliśmy też właśnie socjologię, psychologię, filozofię i tak dalej. Ale no już po zakończeniu mojej edukacji w tym zakresie dalej właśnie wertowałem, dalej mnie to intrygowało, ciekawiło, przepraszam, no i tak mi już zostało, że autentycznie uważam, że poznanie sposobu funkcjonowania ludzkiego umysłu jest priorytetem dla każdego człowieka, że każdy człowiek powinien sobie zdawać z tego sprawę, jak funkcjonuje, jak ten jego umysł pracuje i dlaczego akurat tak. No bo jak my jako cywilizacja chcemy poznawać zewnętrzny świat, jak my chcemy eksplorować otaczającą nas rzeczywistość, jak my chcemy ją opisywać w sposób naukowy, skoro na początku nie zrozumiemy samego siebie, prawda? No ale dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie z mojej strony to tyle. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o lajkach. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, nie zapomnijcie o patronajcie. Hej ludziska, cześć!